Rok 2019 i 2020 to będą roki, latami specyficznymi. Rok 19 to był rok wyborczy, kampanii wyborczej i rozdawnictwa na lewo i prawo, mówienia o tym, jak nam będzie dobrze. I w tym wszystkim my musieliśmy się znaleźć, bo nie ma nic za darmo, coś wszystko kosztuje. Chociażby prosty przykład. Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi na temat wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Ja nie mówię, że się nie należało to wynagrodzenie, natomiast należało się jakby pokryć ten wzrost. No niestety, że tak nie było, to wszyscy wiemy. Za tylko sam wzrost wynagrodzenia od 1 września powiat lubiński dopłacił 400 tysięcy. I takich można byłoby wymieniać więcej, bo również podatek PIT-y, które od września młodzi pracownicy, młodzi mieszkańcy nie płacili, no niestety to biło w budżet powiatu lubińskiego też. W związku z tym wykonanie tego budżetu w 2019 roku uważam za naprawdę duży sukces zarządu, jak i rady. Dlatego jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium i na pewno w 2020 roku będziemy robili wszystko, żeby ten budżet wykonać. Dziękuję bardzo. 5 października 2019 roku w czasie zebrania wiejskiego w Raszówce mieszkańcy podjęli decyzję o utworzeniu społecznego komitetu, który będzie reprezentował wszystkich ludzi czekających już kilkanaście lat na przebudowę naszej drogi. Jako przedstawiciel wszystkich mieszkańców Raszówki i okolicznych wiosek przedstawiam Państwu nękający nas od lat problem przebudowy naszej drogi. W punkcie o stanie powiatu lubińskiego za 2019 rok. Ponieważ liczymy na to, że wreszcie Wysoka Rada przyjmie do wiadomości faktyczny stan tej drogi. Do zarządu powiatu utraciliśmy bowiem już zaufanie całkowicie. Przedstawiony raport jest długi i ciekawy, ale nie porusza spraw najbardziej nas interesujących. Spraw będących troską naszego codziennego życia. Na pewno napisany jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, ale skoro ustawodawca dopuszcza debatę nad raportem, to znaczy, że nasze zdanie powinno się liczyć, a nasze potrzeby winny być nie tylko brane pod uwagę, ale też i zaspokajane. Uważamy, że w raporcie brakuje informacji m.in. o tym, jak w naszym powiecie wygląda sprawa bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po drogach. Jak wygląda sprawa dbałości o podstawowe potrzeby mieszkańców, w tym dostępu do ośrodka zdrowia, do apteki, do sklepu, do linii kolejowej. Jak wygląda też sprawa ochrony środowiska, w tym wysypisk śmieci, czystości wody, czystości powietrza, którym oddychamy. A nam, mieszkańcom Raszówki i okolicznych wiosek, brakuje przede wszystkim informacji na temat infrastruktury drogowej, która jest niewątpliwie związana z bezpieczeństwem codziennego poruszania się po naszej miejscowości. O przebudowę naszej drogi zabiegamy już od wielu lat. Pierwszy projekt jej przebudowy powstał w 2008 roku. Na przestrzeni 12 lat inwestycja powinna już być dawno zakończona na całym odcinku od Karczowic do Miłosnej. Wykonanie jedynie pierwszego etapu, to jest drogi w Karczowiskach i Miłosnej, świadczy o niegospodarności, nieudolności i złym zarządzaniu starostwa powiatowego. Na potwierdzenie moich słów wspomnę, że po raz drugi w 2014 roku powiat lubliński wydał pieniądze na ponowne opracowanie projektu przebudowy drogi, ponieważ poprzedni stracił aktualność. Od tego czasu, to jest od 2014 roku, mimo ciągle deklarowanej i zabezpieczanej w budżecie pomocy finansowej ze strony gminy Lubin, podpisywaniu stosownych porozumień oraz otrzymywania dotacji z programów rządowych, nasza droga wciąż stanowi zagrożenie dla wszystkich poruszających się po niej. W naszym odczuciu powiat lubiński robi wszystko, aby nie przebudować tej drogi. Oddaje otrzymane dotacje,
to jest w roku 2015 i 2018, nie dba o formalną stronę wniosku o dofinansowanie, tak było w roku 2016-2019, i niewłaściwie określa koszty realizacji zadań, przez co ogłoszone przetargi nie wyłaniają wykonawcy. Tak było w roku 2018. Ponadto na sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wrześniu 2016 roku, na której byli obecni przedstawiciele gminy Lubin, dokonano zmian w budżecie powiatu polegającej na ściągnięciu kwoty 2 400 000 zł przeznaczone na drogi w gminie Lubin i przekazano je do miasta Lubina na budowę dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema i 1 Maja. W związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej z obietnicą, że w roku przyszłym kwota ta zostanie oddana, czego nie dokonano do dnia dzisiejszego. W ostatnim czasie, rozumiejąc trudną sytuację finansową powiatu, zaczęliśmy zabiegać chociażby o budowę chodnika w Raszówce. W dniu 30 stycznia 2020 roku zorganizowaliśmy w Raszówce spotkanie z przedstawicielami starostwa, którego tutaj reprezentantem był pan Władysław Siwa, oraz panem Tomaszem Rosikiem, dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu w Lubinie, a także panem Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy Lubin. Na spotkaniu zostały podjęte pewne ustalenia, które do dzisiejszego momentu nie zostały zrealizowane. My, mieszkańcy Raszówki, Raszowa, Gorzelina, Karczowisk, mamy już dosyć obojętności starostwa powiatowego w Lubinie odnośnie przebudowy drogi powiatowej 1233D, która już ciągnie się od 2008 roku, kiedy to został opracowany pierwszy projekt jej przebudowy. Chcemy wiedzieć, dlaczego starostwo powiatowe w Lubinie od 12 lat lekceważy potrzeby, bezpieczeństwo, zdrowie, a może i życie ponad 2000 mieszkańców naszego powiatu. Czy pan starosta Merda, czy zarząd powiatu, a może Wysoka Rada weźmie na siebie odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć na tak fatalnej drodze? Drogą powiatową 1233D w Raszówce jest uczęszczana przez mieszkańców, przez dorosłych, dzieci każdego dnia do szkoły, przedszkola, do ośrodka zdrowia, do apteki, do kościoła oraz na stację kolejową. W lipcu swoją działalność rozpoczął sklep Dino, przez co ruch wyżej wymienioną drogą znacznie się zwiększył. Nasi mieszkańcy są tak zdeterminowani do tego stopnia, że jak zajdzie potrzeba, to wyjdą na drogę powiatową, aby pokazać swoje niezadowolenie. Ale będzie to wynikiem bezsilności na państwa nieudolne działania. Będziemy na każdej sesji Rady Powiatu w Lubinie. Planujemy również też wywiesić na naszych posesjach transparenty z przekazem swojego niezadowolenia. Może naszą sprawą zainteresują się media. W czasie walki przed wykluczeniem kolejowym w ubiegłym roku pokazaliśmy, że potrafimy walczyć o nasze prawa. W 2019 roku zakończono realizację 30 zadań, w ramach których wyremontowano i przebudowano ponad 20 km dróg, a także wykonano remont i przebudowę 11 obiektów mostowych. Ponadto realizację części zadań powierzono innym jednostkom samorządu terytorialnego. 52% wydatków dotyczących transportu drogowego wydatkowane było na 12 zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Znaczące środki w ramach wydatków zostały przeznaczone na budowę wschodniej obwodnicy Wrocławia. Istotnym aspektem rozwoju transportu Dolnego Śląska było organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. W ramach powyższego zadania w 2019 wydatkowano 134 624 tysiące złotych, z czego 10 477 tysięcy ujęto w wydatkach budżetu województwa niewykasających z upływem 2019. Kolejowa mapa Dolnego Śląska docelowo zostanie rozszerzona o ponad 20 nowych tras o łącznej długości około 400 km. Koleje Dolnośląskie w 2019 roku przewiozły niemal 14
milionów 100 tysięcy pasażerów, co stanowi wzrost liczby podróżnych o ponad 2,4 miliona pasażerów w odniesieniu do roku wcześniejszego. Tabor obu przewoźników kolejowych wykonał o blisko 4% więcej pracy eksploatacyjnej niż w 2018. Największym zrealizowanym obiektem jest budowa nowego szpitala onkologicznego, zadanie realizowane przez Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nowy szpital onkologiczny ma zastąpić działalność trzech innych szpitali, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. W ramach działań podjętych w 2019 roku w zakresie budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu przygotowano i zatwierdzono plan medyczny dla nowego szpitala, realizowano procedury pozyskania działek pod budowę szpitala, ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego nowego szpitala, który ma być wytyczną dla projektanta i wykonawcy szpitala. Odbyły się konsultacje z Ministerstwem Zdrowia w kwestii budowy nowego szpitala onkologicznego. Jak już wcześniej wspominałem, dzisiaj zarząd podjął uchwałę o wpisaniu tego zadania do WPI z rządowym finansowaniem. W 2019 roku zakończona została realizacja projektu Czas na zawodowców, którego wartość całkowita to 7 236 000 zł. Objęto wsparciem 160 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przeprowadzono szkolenia z doradcami w zakresie kompetencji cyfrowych dla 40 osób, doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne. Na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym 1935 uczniów uczestniczyło w pozaszkolnych formach kształcenia, w tym 823 osoby dodatkowo uczestniczyły w praktykach i stażach u pracodawców. W obszarze rozwoju infrastruktury oświatowej w 2019 roku została wydatkowana kwota 5 814 000 na modernizację budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzykowicach. Na wpływach podatkowych i wpływie podatku CIT z KGHM-u. To był rok 2019, a więc jeszcze rok, kiedy z KGHM-u miało na Dolny Śląsk wpłynąć, miała wpłynąć fura pieniędzy, miało wpłynąć śmigłowiec, helikopter miał nad Dolnym Śląskiem latać i te pieniądze z podatku z KGHM-u miały do naszego budżetu i Dolnego Śląska być przesypywane. Miała być obniżka podatku od kopalin o 15%, nawet Sejm w jakiś sposób to uwzględnił. Natomiast co się okazało? Okazało się, że w 2019 roku KGHM wpłacił do budżetu województwa dolnośląskiego najniższą kwotę w historii. Z tego, co przedstawiła nam pani skarbnik na komisjach, było to około 60 milionów, to niewiele. Tu nie ma żadnego efektu działań i porozumień, które państwo zawieraliście. Wręcz samorząd województwa, ale cała dolnośląska sfera samorządowa powinna się martwić, dlatego że dowiedzieliśmy się, że korzystając z uprawnień ustawowych to przedsiębiorstwo jako ten największy płatnik historycznie do budżetu województwa, stosując dozwolone prawnie optymalizacje podatkowe, będzie jeszcze mogło mniej płacić do naszego województwa. To bardzo martwi, ale też podważa wiarygodność umów, które państwo zawieraliście na szczeblu rządowym. Bo jeżeli Sejm na wniosek rządu w jednej sprawie obniża podatek od kopalin o 15%, a w drugiej umożliwia optymalizację podatkową i okazuje się, że KGHM teraz może płacić na mniej do budżetu, no to jaką mamy korzyść? I druga kwestia bardzo niepokojąca w roku 2019, która niestety będzie miała także swoje negatywne skutki na samorząd województwa i inwestycje wojewódzkie w latach następnych,
to jest niewykonanie budżetu założonego w grudniu 2019 roku, jeżeli chodzi o inwestycje. Podczas roku 12 miesięcy, zapewne 12-krotnie zmienialiśmy budżet, bo to tak się dzieje w naszym województwie. Zmieniamy budżet i okrawamy często różne ambitne plany prezentowane w grudniu, okrawamy w ciągu roku i potem zostaje ryba na piasku. I jeden przykład w tej sprawie, no, który jest troszkę moim konikiem, mianowicie drogi, budowa dróg, w tym przypadku dróg wojewódzkich. Jeśli chodzi o zakres rzeczowy, to wiemy doskonale, że w zeszłym roku ani nie udało się zaawansować prac nad północnym odcinkiem Łany Długołęka, czy północno-wschodnim odcinkiem wschodniej obwodnicy Wrocławia, ani nie udało się rozstrzygnąć pozytywnie przetargu i rozpocząć prac na budowę południowych dwóch odcinków. I to jest dramatyczna klęska zarządu województwa. Ale jak też wygląda w liczbach, jeśli chodzi o wydatki majątkowe? Ja tylko na jednej pozycji w tabelce się skupię, bo można by było więcej zdecydowanie przykładów podać. Drogi wojewódzkie. Wydatki majątkowe na drogi wojewódzkie, które miały iść z budżetu w 2019 roku, zaplanowane w grudniu 2018 roku, to były 382 miliony złotych. Prowadzenie inwestycji drogowych jest bardzo długie, mozolne i nieszczęśliwe, ale czasami dobiega do końca. W związku z powyższym, pokrótce, aby tak szybko omówić, obwodnica Łany Długołęka, a różnica zdań w zakresie wysokości kwoty z wykonawcą, który chciał 75 milionów więcej, a z naszych wyliczeń wynikało, że to niestety wychodzi mniej. Musieliśmy się rozstać, nowy przetarg. Zaskutkowało to niestety przesunięciem całej inwestycji oraz przesunięciem pieniędzy. O tym wszystkim Państwo wiedzieliście, dlatego że na bieżąco byliście informowani. Strzelin, brak uzgodnień i dokumentacji ze strony Gaz-Systemu. Do dzisiaj brakuje tej dokumentacji. Nie jesteśmy w stanie realizować inwestycji, czekając po prostu na dostawcę mediów, tak? A kolejna inwestycja, która się oparła o takie problemy, Złotoryja, a które brak ustaleń z PKP w związku z bocznicą nieistniejącą od prawie 40 lat. Już są, ale mówimy o zeszłorocznym budżecie, tak? Nie mówimy o tym, co dzisiaj się dzieje. Także dzisiaj to inaczej, inna jest sytuacja, cały czas omawiamy 2019 rok. Kolejna inwestycja, Góra, brak decyzji zridowej. A kolejne inwestycje związane z tym, że wspieraliśmy samorządy i przekazaliśmy pomoc ponad 25 milionów złotych. Gminy zawnioskowały o przesunięcie z zeszłego roku na kolejne lata realizacji swoich inwestycji. To nawet dzisiaj będziecie podejmować te same uchwały o przesunięciu prowadzenia czy powierzenia zadań drogowych samorządom z kolejnych lat. To się przesuwa po prostu co roku. Niestety taka sytuacja występuje i ona będzie występować, więc jeżeli miałbym omówić każdą inwestycję z osobna, a więc ona tak samo będzie wyglądać. Chcielibyśmy, żeby te procesy szły szybciej, ale dla przykładu podam inwestycję, która od wielu, wielu lat w obszarze mojego Zagłębia Miedziowego była realizowana. To jest S3, o której od ponad 20 lat mieszkańcy słyszeli, czekali, była w budżecie państwa. Każda ekipa rządowa się z nią niestety musiała uporać, rolować, tak mówiąc krótko, tą inwestycję. I pomimo tego, że udało się w końcu wybrać wykonawcę, przejść do wykonawstwa, 3 razy na odcinku Lubin-Polkowice trzeba było zmienić wykonawcę. W związku z powyższym, pomimo szczerych chęci, czy to będę ja, czy mój następca, czy moi poprzednicy, z tymi samymi problemami się będziemy borykać. I została wyłoniona podkomisja, która miała w kontakcie i w rozmowach z dyrektorami, z związkami zawodowymi, z przedstawicielami załogi, no, ustalić tą sytuację w poszczególnych instytucjach. No tak się złożyło, że w trakcie, kiedy myśmy pracowali, no to była dość intensywna praca, no decyzja o podziale środków nastąpiła i mimo tego, że uchwała, która była zadedykowana w sposób oczywisty głównie weryfikacji środków finansowych, została przekierowana na różne cele, niekoniecznie te cele, którym widział to sejmik i którym widziała to komisja. I myślę, że to wymaga poważnej rozmowy. Rok 2019 to też rok nieobsadzenia i braku decyzji personalnych w zakresie dwóch czołowych instytucji kulturalnych, czyli Teatru Polskiego i Opery. No, możemy uznać,
przyznać, że to sprawa techniczna, aczkolwiek region, który pod względem kultury był wiodącym regionem w całej Polsce, no przy takim braku decyzji personalnych i jakichś perturbacjach, których odpryski do nas docierały, naprawdę trudnych do odcyfrowania, tak naprawdę zaczęliśmy dryfować no, w kategorii no, trochę takiej prowincji kulturalnej. I dzisiaj sytuacja wygląda tak, że mamy tam dwudziestowieczne, niespecjalnie atrakcyjne obiekty, a nie mamy tam dworów renesansowych. Albo mamy dwory renesansowe i traktujemy je dokładnie tak samo. Proszę Państwa, to jest tak, jakbyście no, pomyśleli o, nie wiem, wieży rycerskiej w Siedlęcinie, polecam, bardzo atrakcyjny zabytek, no i tym budynku, w którym pan marszałek ostatnio przeforsował na sejmiku budowę wejścia do swojego z rycerzami okrągłego stołu i arturiańską legendą, żeby dodatkowo podkreślić, a nie uprościć, skomplikować sytuację i wagę naszych decyzji finansowych. W związku z tym, no jeżeli kultura ma być ważna, bo chyba, że nie jest ważna, no chyba, że nie jest ważna, to okej, nie gadamy o kulturze, nie gadamy o zabytkach, jesteśmy technokratami, lejemy ten asfalt dalej jednego roku albo za dwa lata. Natomiast ja bym bardzo przestrzegał przed takim bagatelizowaniem tych rzeczy i bardzo bym prosił, żeby w latach kolejnych zarząd właściwą wagę do tego przyłożył. I pozwalam sobie pójść za tą logiką pana radnego Wilda, który mówi, że nie pozwoliliście nam stworzyć, przygotować polityki ochrony dziedzictwa kulturowego, to może właśnie w tym raporcie powinno pojawić się takie zdanie. W 2019 roku nie posiadaliśmy żadnej polityki dotyczącej kultury, ochrony zabytków i tym podobnych kwestii, wtedy byłoby jaśniej i szczerzej. Chciałabym też troszeczkę uzupełnić w kwestii dotyczącej ujemnego przyrostu naturalnego, która także pojawia się w raporcie. Mówimy tu o takim współczynniku, który kształtuje się na poziomie 1,5%, co sytuuje nasz region na 12 miejscu w kraju. Ja tylko króciutko przypomnę, w 2018 roku działała w sejmiku, także popierana przez część zarządu, Komisja Doraźna do Spraw Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, która to zaproponowała, by Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizował taki projekt, który przewiduje program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Ona w 2019 roku, ten pomysł nasz był bardzo mocno krytykowany. I teraz co patrzymy w raporcie? W raporcie widzimy, że ten współczynnik, czy ujemny przyrost naturalny bardziej dotyka miasta na poziomie 2,1 niż obszarów wiejskich. My także proponowaliśmy w 2018, potem w 2019 roku, przyglądając się temu problemowi, by program, który mógł być wdrożony, po pierwsze uwzględniał rodziny najbiedniejsze, po drugie ewentualnie był przyłączony do dużego samorządu, jakim jest Samorząd Wrocławski, który już ten program realizuje. Pan wicemarszałek próbował bronić tezy właściwie nie do obronienia, to znaczy, że specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie kimś lepszym niż profesor Andrzej Lampe, znany hematolog i transplantolog o imponującym dorobku naukowym. Będzie próbował bronić tezy nie do obronienia, że profesor Dariusz Wołowiec, były konsultant krajowy do spraw hematologii, były dyrektor samodzielnego publicznego szpitala klinicznego numer 1, nie zyskał uznania komisji konkursowej. Przypomnę, że w ubiegłym roku w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze wieloletniego prezesa wymieniono na związanego z Prawem i Sprawiedliwością magistra teologii. Tak wygląda dobra zmiana w dolnośląskich szpitalach, którą zarządzacie. Pan wicemarszałek Krzyżanowski próbował bronić tezy, że Urząd Marszałkowski dba o szpitale dotknięte koronawirusem i że
to chyba dobrze, że w lipcu, czy w połowie lipca, jak usłyszeliśmy, pierwsze pieniądze wpłyną do szpitali powiatowych. Panie wicemarszałku, czy pan wie, jak w województwie opolskim zarządzano w tym czasie tym kryzysem? Ja panu powiem. 90 milionów wpłynęło w końcu marca dla szpitali opolskich. A pan mówi, że po 5 miesiącach być może szpitale powiatowe otrzymują wreszcie jakąś pomoc. A my trzykrotnie podejmujemy uchwałę na każdej sesji. Pan marszałek zbiera za to laury, a pieniędzy dalej na kontach szpitali nie ma. Oczywiście rozmawiamy, to jest tylko wpręt do polityki zdrowotnej, której nie sposób omawiać rok po roku. Ona musi być pewną całością. Przy okazji, jeżeli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, sami nie jesteście lepsi, jeżeli chodzi o dbałość o swoje kadry. Na Stawach Mielickich zostało utworzone 5 dodatkowych miejsc pracy, w tym członka zarządu, de facto zastępcy prezesa. Dla działaczy startujących w wyborach samorządowych z list tak zwanych bezpartyjnych samorządowców. Ile to kosztowało spółkę w 2019 roku, będę wiedział wkrótce, bo złożyłem w tej sprawie zapytanie. Nie bez znaczenia jest fakt, że zrobiono to w roku rekordowo chudym, jeśli chodzi o odłowy ryb, których notabene jeszcze nie sprzedano. Symboliczna czystka dokonała się też w Radzie Nadzorczej, gdzie postanowiono pozbyć się osób z wrocławskiego środowiska naukowego, a pamiętamy przecież, że ścisła współpraca z uniwersytetem była chrubą tej spółki, a znaleźli się tam wyłącznie tak zwani znajomi królika. Fatalna polityka personalna legła u przyczyn zapaści artystycznej w będących do tej pory chlubą Urzędu Marszałkowskiego Instytucji Kultury. Po kilkuletnim bezkrólewiu w Teatrze Polskim, powołany w bólach, nowy dyrektor rozpoczyna swoją działalność od oznajmienia nie co będzie, ale czego nie będzie. Nie będzie mianowicie Dziadów Mickiewicza, spektaklu, który przyniósł teatrowi sławę w Polsce i za granicą. Że wszystkie inwestycje, również te rządowe, są wpisywane jako zasługi danego samorządu powiatowego czy gminnego i taki wykaz ewidentnie przygotujemy i pokażemy, jak rzeczywiście w poszczególnych kadencjach gmin, zresztą on jest, tylko ja w tej chwili nie pamiętam, tak? Pokażemy. To chciałbym powiedzieć w ten sposób, że nie przypisujemy sobie wszystkich zasług, panie radny Łapiński, dotyczące tego, że spadek jest, że to działanie zarządu spowodowały, że to ubóstwo zmniejszyło się, czy się nie zmniejszyło, że województwo rozwija się tak dynamicznie, to dzięki mądrości tylko i wyłącznie zarządu województwa i tylko sejmiku województwa, bo mamy świadomość tego, że to jest działanie samorządu, uczelni, przedsiębiorców, generalnie rzecz biorąc Dolnoślązaków. Więc nie można wszystkie plagi, jakie są w tym województwie rządowi, można przypisywać wszystkich sukcesów, jakie są, a takie niewątpliwie na terenie województwa dolnośląskiego i naszego regionu są, bo co byście nie mówili, jakby się nie przedstawiali sytuację, to jest jeden z najdynamicznie rozwijających się regionów w Unii Europejskiej i wszyscy, jak tu jesteśmy, i wszyscy Dolnoślązacy mają w to wkład i powinni być z tego naprawdę, naprawdę dumni. Jeżeli chodzi o Wordy, to nie robilibyśmy tej rekonstrukcji, jak to się nazywa, centralizacji, tylko trzeba sięgnąć do przepisów. Samorząd województwa nie ma możliwości dofinansowania WORD-u. Jeżeli WORD jest na minusie, tak naprawdę powinniśmy ten WORD zlikwidować. I pierwszy do likwidacji jest WORD Wałbrzyski. Dlatego jest ta,
jak było stwierdzone centralizacja, która nie jest centralizacją, po to, żeby rozliczać go w skali województwa, żeby właśnie utrzymać WORD-y bliżej mieszkańców, żeby mieszkaniec subregionu wałbrzyskiego nie musiał jeździć do subregionu jeleniogórskiego, wrocławskiego czy legnickiego. Z tej strony wszyscy krzyczą precz z cenzurą. Nie ingerować w program artystyczny placówki. Ręce precz od tego. Natomiast pan apeluje o to, żebym ja nakazał dyrektorowi, żeby taki czy inny spektakl realizował lub pewnie za chwilę będzie taki czy inny spektakl zdjął. No umówmy się, tak? Albo mówimy, że jest cenzura, albo mówimy, że nie ma cenzury. Tu moim zdaniem zadecydowała sprawa związana z finansowaniem tego. Przyjęte absolutorium większością głosów. Nawet pan Zieliński nie był przeciw. To chyba o czymś świadczy. No świadczy to o tym, że budżet, który był planowany, absolutorium jest przyjęciem budżetu, tak naprawdę rozliczeniem budżetu. Budżet był zaplanowany optymalnie. Budżet, nad którym głosowaliśmy, nad absolutorium za wykonanie tego budżetu, to był budżet odpowiedzialny i został wykonany odpowiedzialnie. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do jakości wykonania tego budżetu. Budżet był wykonany w 100%, nic się nie zawaliło. Był tak przygotowany, że nawet koronawirus nie naruszył ani nie zachwiał płynnością miasta. Wszystkie zobowiązania miasta były opłacone w terminach. Także ten budżet, myślę, był na tyle dobry, że nie było tu żadnych wątpliwości, czy udzielić prezydentowi absolutorium z tego tytułu, czy nie. Jedyną wątpliwość, jaką można mieć, to można mieć do wydatków. Czemu budżet został wykonany tylko w 86%? W dużej mierze miało na to wpływ przetargi, które odbywając się były. Budżet zawsze musi być bezpieczny. Tak? Tutaj to jest podstawa chyba. Każdy, ktokolwiek ma styczność z robieniem budżetów czy ich realizacją, wie, że budżet musi być bezpieczny, bo tam nie może zabraknąć pieniędzy. Stąd planowane wszystkie inwestycje, które są planowane w budżecie odpowiednio wcześniej, z rocznym uprzedzeniem bardzo często, przewidują jednak dosyć bezpieczne kalkulacje, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji. W tym wypadku okazało się, że realizacje były po prostu w przypadkach tańsze niż zakładane na nie środki. W związku z tym te pieniądze po prostu zostały jakby w budżecie i one są odejmowane od procentu realizacji budżetu, ale wszystkie zadania zostały wykonane. Budżet nie dlatego nie został zrealizowany w 100%, że coś nie zostało wykonane. Po prostu zostało wykonane taniej niż było pierwotnie zakładane. W poprzednim roku udało się rozpocząć wielką realizację, jaką będzie Centrum Zdrowia Psychicznego. W zasadzie już na początku tego. Tak, jeszcze nie została wbita łopata, ale już zostaje przygotowany teren. Na przedostatniej, albo bodajże ostatniej sesji, nie pamiętam, na przedostatniej sesji uchwaliliśmy plan miejscowy zagospodarowania, który przewiduje budowę Centrum Zdrowia Psychicznego w tym miejscu. Już budynki zostały tam, teren został oczyszczony, umowy zostały przygotowane, wszystkie te, które musiały zostać wypowiedziane, zostały wypowiedziane. I mam nadzieję, że w tym roku zostanie wkopany kamień węgielny i realizacja centrum nie będzie przebiegała bez żadnych zakłóceń. Niewątpliwym problemem miasta jest gospodarka odpadami. Czy zdaniem pana, jak zdaniem pana powinna wyglądać dobra ustawa śmieciowa? To nie jest problem Lubina jako pojedynczego miasta. Gospodarka odpadami to jest problem bardzo złożony i bardzo szeroki, ale to jest problem, który zaczyna się, tutaj można użyć starego przysłowia, ale ryba psuje się od głowy. To jest problem, z którym sobie nie radzi już polskie państwo od jakiegoś czasu, bez względu na partię sprawującą władzę. To jest coś, z czym jako kraj borykamy się i nie potrafimy z tym do końca sobie poradzić. Jak powinna wyglądać ustawa śmieciowa dobra dla samorządów? Przede wszystkim powinna regulować jasno i wyraźnie, jak ta gospodarka powinna wyglądać, jakie powinny być ceny, powinno być to,
nie pozostawać w rękach samorządów regulacje, tylko ustawa powinna być doprecyzowana. Jest to niewygodna, bardzo trudna ustawa, która wymaga dużej integracji też z naszymi partnerami w Europie. Stąd pozostawienie zbyt dużych, zbyt dowolnych regulacji dla samorządów uważam za błędne. Tutaj jednak rząd powinien wziąć pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w samorządach i taką ustawę doprecyzować, wskazać dokładnie, jak powinna ta gospodarka śmieciowa w poszczególnych gminach wyglądać, oczywiście uwzględniając być może specyfikę tych gmin albo przynajmniej rejonów. Nie może być tak, że ustawa wskazuje jako parametr możliwość naliczania opłaty odłożonych od wody, nie uwzględniając podliczników, które idą na ogródek. Jest tylko licznik główny. To tylko pokazuje, jak ta ustawa jest naprawdę pisana na kolanie. Tutaj samorządy, pozostawienie tych dowolności, z jednej strony jestem zawsze zwolennikiem dużej dowolności dla samorządów, ale akurat w tym wypadku, tak trudnym, uważam, że państwo powinno jednak lepiej się spisać i przygotować ustawę, która w sposób jednolity dla całego kraju reguluje sposób wywożenia, przede wszystkim kwoty stawki, a jeżeli nawet nie kwoty stawki, to przynajmniej rozliczenia. Nie może być tak, że radni, bojąc się ostracyzmu od mieszkańców, uchwalają stawki, które nie pokrywają w pełni gospodarki odpadami. Miasta dokładają z budżetów. To wystarczy spojrzeć do ościennych gmin czy miast. Mimo że ustawa wskazuje, że takiej możliwości nie ma, że gospodarka odpadami powinna się zawsze bilansować. Nie można na śmieciach ani zarabiać, ani do nich dokładać. Ale mimo to w wielu gminach radni tak bardzo, zresztą mieliśmy przykład też u nas, radni opozycyjni głosowali po prostu jakieś nierealne stawki, żeby tylko zdobyć odrobinę popularności politycznej i jakiegoś takiego, że tak powiem, no, poparcia dla tego, mimo że te stawki były kompletnie nierealne. I uważam, że tutaj państwo powinno się jednak popisać i wskazać dokładnie sposób rozliczania i rozliczać, tu powinien postać, który rozlicza, żeby to nie zadawać tego na radnych, którzy często w swojej ułomności czy bojaźliwości nie doszacowują stawek, które powinny być uchwalone. Ostatnio się pojawiły tematy spalarni śmieci na terenach dawnego Termalu. Ja wiele razy podkreślałem, że do gospodarki śmieciowej potrzebna jest dobra spalarnia, ale spalarnia z zachowanymi filtrami. Znowu wracamy do polityki śmieciowej państwa, bo tak naprawdę ten temat spalarni śmieci nie wynika z tego, że tu jako samorząd jesteśmy nadgorliwi i wychodzimy przed szereg, ale z tego, że są specjalne fundusze, które finansują budowę takich spalarni. Tylko trzeba do programu przystąpić. No, przystąpiliśmy jak chyba wszystkie gminy w Polsce albo większość, bo spalarnia jest planowana. Oczywiście w dużym cudzysłowie jest planowana. Jest możliwość, to jest spalanie możliwości budowy spalarni w takim czy innym miejscu tak naprawdę. Zarówno w Lubinie, w Legnicy, w Głogowie, nie wiem czy w Polkowicach, nie jestem pewny. W każdym razie no jest to temat, tak jak wspomniałem, niełatwo go zrzucić na samorządy, bo to jest temat spalarni śmieci. Jeżeli oczywiście mówimy o zachowaniu pełnych, stuprocentowych zasad ekologicznych, ekologii i zdrowia mieszkańców, dbania o zdrowie mieszkańców, tak żeby to było na pewno zeroemisyjne. Jeśli mamy takie badania i te spalarnie tak funkcjonują, no to one powinny być stawiane, ale myślę, że tutaj znowu rząd powinien przyjść z ułatwieniem i wskazać, negocjować z samorządami takie miejsca, bądź budować duże spalarnie, wykorzystując być może stare elektrociepłownie, czy niepotrzebne huty, których mamy wielkie kominy i tutaj, bo niełatwo jest zostawić to na barkach samorządu coś, co jest naprawdę potrzebne, ale tak jak mówię, może być obawa pośród radnych od tego, czy protesty mieszkańców nie będą powodowały spadku poprawności, szczególnie przed wyborami i wtedy takie coś nie powstanie, a myślę, że powinno, aczkolwiek wiem, że jest to temat kontrowersyjny. Jakie plany na drugą połowę 2020 roku, a może już na 2021 rok, zarówno z perspektywy miasta, jak i powiatu, a może i nawet województwa? Za województwo i powiat się nie wypowiadam, ponieważ nie mam żadnych związków. Z tymi organizacjami, z tymi podmiotami. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to powiem tak. Dzisiaj z planami byłbym bardzo ostrożny i nie chciałbym ich żadnych snuć, ponieważ myślę, że chyba dzisiaj cała Polska, jak nie cały świat, żyje trochę na zasadzie. Zobaczymy, co będzie jutro. Mamy przygotowany odpowiedzialny budżet, który jest zabezpieczony. Nie wydajemy pieniędzy na inwestycje, nie są planowane. Jeżeli się pieniądze pojawią do finansowania, to zajęcia będą realizowane, ale dzisiaj myślę, że musi być bardzo, bardzo przede wszystkim.
teraz szkoły. Nasze szkoły wyglądają bardzo dobrze, jednak jest jeszcze trochę do zrobienia. Na przykład w szkole podstawowej numer 5, która jest małą szkołą, ma małą salę gimnastyczną. Szkoły nas wyglądają bardzo dobrze. Reforma pani Zalewskiej spowodowała, że mamy nawet ich nadmiar tych szkół w tej chwili. Szkoda, bo to była fatalna reforma, no ale została, jest wprowadzona. Miasto Lubię sobie z tym poradziło. Natomiast co do technicznych, oczywiście, że zawsze będzie coś do zrobienia. Jakkolwiek by nie było dobrze, zawsze znajdzie się coś. Wszyscy jako ludzie chcemy więcej, lepiej, dalej, mocniej. Szkoły są na bardzo dobrym poziomie. Szkoła numer 5 wspomniana przez ciebie jest w tej chwili poddana remontowi tych rzeczy najistotniejszych, czyli zaczęliśmy tam remont jako miasto, przede wszystkim od instalacji elektrycznych. Najpierw idzie rozdzielnia, później będzie remontowana instalacja w całej szkole. Sala też będzie remontowana. Czy dzisiaj jest potrzeba budowania kolejnej sali gimnastycznej? No tak i nie, bo jest też możliwość skorzystania z sali były w szkole numer 2. Oprócz tego dzisiaj to już w ogóle nie wiem, czy będzie zdalne nauczanie, czy nie. Mamy dosyć ciepło. Szkoła numer 5 ma piękne, wyremontowane boiska, gdzie można ćwiczyć. Mamy teraz dosyć długo ciepło, właściwie do połowy października albo nawet dalej. Często jest pogoda pozwala na to, żeby zajęcia były na dworze. Także myślę, że na pewno w przyszłości taka to jest szkoła, tak jak wspomniałeś, mała. Czy jest potrzeba budowy nowej sali gimnastycznej? No to się myślę okaże. Na razie są inne, większe priorytety. Był program o absolutoriach. Najpierw absolutorium przyjęli radni powiatowi, potem przyjęli radni wojewódzcy. W zasadzie na samym początku, ale my zamykamy ten program, przyjęli radni miejscy. Moim gościem był pan Tomasz Korzyński. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.